Od 1 stycznia 2019 roku pojawi się pierwszy dowód w Polsce z warstwą elektroniczną. Dla obywatela to będzie dosyć istotna zmiana, ponieważ ten dokument powinien umożliwić mu korzystanie z wszystkich, bez względu na jakby stopień bezpieczeństwa, z wszystkich usług, które oferuje państwo zarówno w obszarze tym cyfrowym, ale nie zapominajmy, że blankiet też będzie ważnym dokumentem w dalszym ciągu, w związku z czym tutaj już będzie wtedy pełny zakres usług zarówno tych cyfrowych, jak i tych, nazwijmy to, klasycznych, dostępny dla obywatela. Jeżeli chodzi o to, co to porozumienie proszę nam dać, ono może dać nie tylko nam, ono może dać całemu społeczeństwu to, że bez wychodzenia z domu, poprzez skrzynkę Envelo, będą mogli komunikować się z wszystkimi urzędami, a to elektroniczne doręczenie, które będzie się dokonywało drogą elektroniczną, będzie miało wartość listu poleconego, czyli będzie dokumentem, dowodem. A żeby te rzeczy móc zastosować, należy po prostu skorzystać z pewnych instrumentów, z pewnych narzędzi, którymi PWPW dysponuje. Jest z każdego miejsca w domu ktoś, kto ma komputer, no będzie musiał mieć też i czytnik, które nie są drogie, bo taki czytnik kosztuje mniej więcej tyle, co myszka, więc to w ogóle nie jest problem. Będzie mógł skorzystać ze wszystkiego, co państwo mu oferuje, jeśli chodzi o e-usługi. Oprócz tego w każdym urzędzie, w każdej placówce służby zdrowia, w wielu innych miejscach posługiwanie się tym dowodem powinno znacznie przyspieszyć operację, ponieważ to będzie jakby klucz do systemów państwowych różnych i w związku z tym pozwoli to skrócić kolejki. Powinno to w jakimś czasie też pewnie zmniejszyć albo w ogóle wyeliminować niektóre rodzaje opłat. No wydaje się, że tych korzyści będzie z każdym rokiem działania Polski Cyfrowej coraz więcej. Envelo, czyli platforma cyfrowa Poczty Polskiej, Poczty Polskiej Usługi Cyfrowe, współpracuje z PWPW już od lat, ponieważ korzystamy z podpisu kwalifikowanego, korzystamy również z ważnej rzeczy, mianowicie znacznika daty, czyli znacznika takiego cyfrowego, który pozwala uzmysłowić osobom, utwierdzić ich w przekonaniu, skąd i kiedy taka przesyłka do nich wychodzi. Na naszej skrzynce Envelo, czyli na naszej platformie Envelo, jest ponad kilkadziesiąt tysięcy osób, które korzystają z naszych usług. Są to dzisiaj tylko usługi Poczty Polskiej. Poczty Polskiej w znaczeniu, że my jako spółka córka, a zarazem jako Poczta Przyszłości, czyli Poczta Polska Usługi Cyfrowe, dokonujemy tak zwanej substytucji usług Poczty Polskiej, a dokładnie mówiąc unowocześniamy je. Dokonujemy takiej sytuacji, że nie trzeba chodzić na pocztę, nie trzeba stać w kolejce, wystarczy przez tablet, telefon albo po prostu przez stronę www kupić sobie znaczek, wysłać list, wysłać kartkę pocztową, a poza tym oczywiście pomagamy biznesowi, który już w krajach Europy Zachodniej z takimi usługami jest za pan brat. U nas niestety ta cyfryzacja opóźniona kilka do kilkunastu lat dopiero teraz ma szansę wejść i działać i po prostu prowadzić Polskę w tej rewolucji cyfrowej do przodu. W ramach programu Polska Cyfrowa Poczta Polska dzięki temu porozumieniu wraz z pocztą, z podmiotem zależnym Poczta Polska usługi cyfrowe realizuje swoją misję w postaci udostępnienia swojej sieci i swoich rozwiązań cyfrowych dla każdego obywatela. Powoduje również eliminację tak zwanego wykluczenia cyfrowego wielu obywateli, jeżeli chodzi o dostęp do internetu i za pośrednictwem swojej sieci placówek pocztowych chce ułatwić swoim obywatelom polskim dotarcie do tych usług i możliwości skorzystania z nich. Natomiast ważnym elementem tego projektu jest również udostępnienie tak zwanego mobilnego listonosza, który dysponuje tabletem. Również poprzez listonoszy dotrzemy do każdego obywatela w każdym miejscu naszego kraju. Tak jak to realizujemy w ramach usług powszechnych, do których jesteśmy zobowiązani, żeby je świadczyć. Od 1 stycznia 2019 będziemy mogli dzięki temu, że będziemy mieli dowód osobisty z wkładką elektroniczną, jeżeli można tak to powiedzieć, będziemy mogli mieć dostęp do wielu usług cyfrowych, w tym również do skrzynki Envelo, a co za tym idzie do komunikacji z całym państwem, ze wszystkimi urzędami, jak również z biznesem, z przyjaciółmi, w potwierdzony elektroniczny sposób.